Cześć dziewczyny, przychodzi do Was dzisiaj człowiek bez ust, jak zwykle. I jak zwykle w łazience, co może oznaczać, że będziemy testować pomadkę. W tym samym stroju testuję jeszcze dla Was jeden z podkładów, które niedawno dostałam dla bardzo bladych cer. I ten test pojawi się na kanale troszkę później, więc stay tuned. A dzisiaj będziemy testować sobie pomadkę i zastanawiałam się nad tymi dwoma, czyli ten Smashbox w kolorze Baus, który niedawno Wam pokazywałam, ale mam też Kat Von D w kolorze Outlaw. I one obie są bardzo czerwone i nie wiedziałam za bardzo, na którą się zdecydować, ale zdecyduję się na Kat Von D, dlatego że Smashbox zawsze u nas jest i ten test mogę zrobić troszkę później. Natomiast Kat Von D u nas nie ma, tak przynajmniej łatwo dostępnej, bo oczywiście można znaleźć na stronach różnych. A robię teraz zamówienie znowu ze Stanów, więc chciałabym zobaczyć, jak się te pomadki będą sprawdzać, czy warto na przykład zamówić jakiś inny kolor. Rozważam, bo myślałam nad tym, żeby z Kylie sobie zamówić właśnie czerwoną, bo wiem, że Kylie po prostu zostaje na moich ustach i w ogóle nie ma bata, nic się nie rusza, więc dlatego myślałam, że może warto zamówić czerwoną taką. No ale w tym momencie mam te dwie mocne czerwone, więc na pewno chcę przetestować tą i zobaczymy, jak się będzie spisywać w ciągu dnia. Aplikator standardowy. Tak wygląda aplikator. Jeszcze jej nie używałam, słuchajcie. Konkret do mojej bladej skóry. O, już na zęby mi poszedł. Dobra, muszę sobie troszeczkę poprawić, bo wyjechałam. No dobra, trochę się namęczyłam, żeby to poprawić. No jednak przy takich szminkach precyzja to jest podstawa. Ale w zasadzie zanim to poprawiłam, to pomadka już zdążyła wyschnąć, więc jest ok. Troszkę się lepi, zobaczcie. Widzicie? Delikatnie się lepi. Nie tak bardzo jak na przykład pomadka z Vibo albo pomadka z Lovely, ta lepi się trochę mniej, ale zdecydowanie szybciej wyschła, bo tamte jeszcze po pół godziny miałam wrażenie, że jeszcze są takie wilgotnawe, ta wyschła w zasadzie w minutę. No dobra, na ręku nic nie mam. Troszkę jest, troszkę zostało, teraz kubek. W kubku nic nie mam, ale okej. Zobaczcie. Na kubku już o wiele więcej zostało. No właśnie, o i tu nawet w środeczku też, widzicie? No dobrze, czyli pomadka od Kylie Jenner nie zostawiała takich śladów. To jest kolejna wysokopółkowa pomadka, którą testuję. Jeszcze był Jeffree Star też. No i zawiedziona jestem trochę, naprawdę. Zobaczymy, jak się będzie w takim razie spisywać w ciągu dnia. Nie zblakła jakoś bardzo od tych śladów, które zostawiła czy na ręku, czy na kubku. Zobaczymy. Nadal się klei i to się klei dosyć mocno. Będziemy patrzeć, jak się będzie sprawdzać w takim razie w ciągu dnia. Idę to zmyć. Dochodziła z takim tatuażem na ręku. Jest już prawie 10:30. Standardowo będę się do Was odzywać po 4 i po 8 godzinach. Myślę, że za 4 godziny to już będę też po jakimś jedzeniu. Zobaczymy wtedy, jak ta szminka się będzie ścierać. See ya! Hej, hej dziewczyny! Minęło troszkę ponad 4 godziny, ale wiecie, byłam w trakcie, jechałam, to zakupy, to coś tam, więc tak mi minęło i coś mi jeszcze plumka. No to podsumowując, pierwszą połowę dnia szminki. Zobaczcie, trzyma się całkiem spoko. Piłam, jadłam. Więc jak na picie jedzenie, to myślę, że jest ok. Wiadomo, że tu troszkę w środku się zjada, ale to jest normalne. Jestem nawet zadowolona. Zostawia cały czas mimo wszystko ślady. A to na szklance, a to wiecie, na słomce na przykład. Ale pomimo tego, że zostawia te ślady, to nie ściera się jakoś nieładnie. Trzeba uważać, bo niestety tu w rogach lubi się rozlać i trzeba pilnować, żeby nie wyglądać jak Joker. Ja mam jeszcze takie opadające te rogi, więc tu mi się próbuje rozlewać, więc jak na szminkę za tą cenę, to wolałabym, żeby takie rzeczy się po prostu nie działy. No to co? Ja się odzywam do Was w takim razie w połowie dnia. Nie w połowie dnia, na koniec dnia już się teraz odzywam, teraz jest połowa dnia. To ja się odzywam w takim razie na koniec dnia i podsumujemy sobie wtedy tą pomadkę. Dziewczyny, mamy 18:15, przychodzę z końcowym podsumowaniem pomadki z Kat Von D.
Przypomnę, jest to ta pomadka w kolorze Outlaw. Bardzo, bardzo jaskrawy, czerwony kolor. Nie poprawiałam oczywiście pomadki w ciągu dnia, nie dotykałam jej. Tak jak Wam wspomniałam we wcześniejszym fragmencie, trzeba uważać, bo bardzo chciała mi się tutaj w kącikach rozlewać. Teraz jak już jej w zasadzie w tych kącikach nie ma, to, no to nie mam tego problemu, ale gdy ona tutaj na świeżo była, no to musiałam uważać. Zobaczcie, pomadka trzyma się całkiem ładnie ogólnie. Oczywiście zjadła się tutaj troszeczkę od środka i delikatnie właśnie na tych kącikach, ale to też pewnie dlatego, że ja wycierałam, gdy mi się to rozlało. Ale poza tym kolor jest nadal bardzo intensywny, nadal bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, pomadka nie zebrała mi się jakoś wyjątkowo brzydko w zmarszczkach na ustach. Wygląda całkiem okej. Tu trochę mi się wylał, ale to jest kwestia braku konturówki. No dobra, nałożymy sobie w takim razie ją ponownie, tak jak poprzednie pomadki. Zobaczymy, jak to będzie się nakładać. Słuchajcie, pomadka nakładała się bardzo ładnie. W ogóle nie było żadnego problemu, aby ją ponownie nałożyć na usta. Natomiast jest to pomadka i na pewno jest to kolor, z którym trzeba bardzo, bardzo uważać. Takie niedoświadczone osoby jak ja, które nie potrafią jeszcze, wiecie, w bardzo elegancki, prosty, szybki sposób nałożyć tego typu kolor, muszą się mocno napracować, żeby on wyglądał dobrze. Ja nie jestem zadowolona z tego, jak ona w tej chwili została nałożona. Ale to jakby to ma tylko służyć temu, żeby zobaczyć, czy ona się dobrze nakłada, a już kontury... Wybaczcie. Pomadkę kupiłam za $20 na stronie amerykańskiej Sephory, więc powiedzmy, że kosztowała mnie około 90 zł, porównywalnie do pomadki Kylie. Jeśli chodzi o utrzymywanie się na ustach, uważam, że całkiem dobrze się spisała. Taki kolor jest bardzo trudny do, wiecie, noszenia przez cały dzień tak naprawdę i do tego, że jemy, pijemy, jemy, pijemy. Ja akurat, wiecie, no poddaję te pomadki testom, tak? Nie chcę wyjść na 8 godzin i pić wodę przez słomkę i w ogóle nic nie robić, tak? No bo to nie o to chodzi, jeżeli ja kupuję pomadkę już za taką kwotę. Więc zdecydowanie spokojnie sobie piłam kawę, jadłam, robiłam to, na co miałam ochotę, mając oczywiście świadomość, że taką pomadkę mam na ustach. I sprawdzałam, czy na przykład nie odbiła mi się tutaj na dole, tak jak czasami, tak jak się zdarzyło z tą Vibo. Tak więc miałam tą świadomość. Natomiast no, pomadka jest rewelacyjna, ma kolor naprawdę super, bardzo, bardzo mi się on podoba. Jeśli chodzi o umieszczenie jej w moim rankingu, kurczę, mam duży problem, bo z jednej strony uważam, że jest to pomadka naprawdę bardzo dobra. Z drugiej strony, mając na rynku dostępność pomadek z Golden Rose, no z uwagi na cenę, myślę, że Golden Rose wygrywa. Kylie Jenner nadal jest na topie, dlatego że żadna pomadka nie trzyma mi się tak dobrze jak tamta. Ta pomadka trzyma mi się równie mocno, natomiast ta pomadka zostawiała ślady. Zostawiała ślady na dłoni, zostawiała ślady na mężu, zostawiała ślady na słomce, na kubku i tak dalej. Pomadki Kylie Jenner tego nie robią. Dlatego nadal Kylie Jenner jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jest Golden Rose. Na trzecim miejscu Kat Von D. Na trzecim miejscu jest Kat Von D. Wyprzedza Vibo, dlatego że Vibo bardzo brzydko mi się poodbijało i mocniej zeszło niż Kat Von D, więc na trzecim Kat Von D, na czwartym Vibo, na piątym Lovely, na szóstym Jeffree Star i na siódmym Zoeba. Tak wygląda obecnie mój ranking. Jeśli jeszcze nie widziałyście tych testów pomadek, to odsyłam Was do playlisty, tam znajdziecie wszystkie te testy, jeśli macie ochotę je zobaczyć. Nie testowałam chyba Golden Rose, o Golden Rose dużo mówiłam w różnych testach, mówiłam również na Insta Stories. Natomiast faktycznie nigdy nie zrobiłam takiego pełnego testu. Jeżeli chcecie zobaczyć pełen test tej pomadki z Golden Rose,
to dajcie mi znać. To ja go w takim razie nagram, żeby też był komplet, powiedzmy, tych testów. Jeśli jesteście ciekawe jakichś innych pomadek, które chciałybyście, abym przetestowała, to zostawcie mi komentarz. Na pewno się do tego odniosę. Mam jeszcze kilka pomadek, które chcę przetestować. No i też teraz będę robiła zamówienie znowu ze Stanów, więc myślę, że też sobie kupię któreś pomadki. Myślę, że chyba Anastazję tym razem kupię też. Myślę też nad Dose of Colors, bo też słyszałam bardzo wiele dobrego o tych pomadkach, więc myślę, że któryś z tych, albo może obie na pewno kupię. Tak więc dajcie mi znać w komentarzach, którą pomadkę macie ochotę zobaczyć w następnych filmikach na kanale. Jeśli podobają Wam się tego typu testy, zostawcie mi proszę kciuka do góry. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam, wystarczy kliknąć mój awatarek. No i zachęcam do obejrzenia pozostałych testów pomadek, które znajdują się na kanale. Dzięki i do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie, pa, pa!